Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj poopowiadam Wam o chlorofilu. Chlorofil, czyli krew roślin. Dlaczego tak nazywany? Cząsteczka hemoglobiny jest prawie identycznie zbudowana jak cząsteczka chlorofilu. Tylko w hemoglobinie w środku mamy atom żelaza, a w chlorofilu mamy atom magnezu. Dlatego tak dobrze chlorofil jest przez nas przyswajalny. Podobnie jak hemoglobina, chlorofil łatwo łączy się z tlenem i jako idealny chelator zabiera z naszego organizmu wszelkie niepotrzebne komórkom produkty przemiany materii. Nasz chlorofil, który my używamy, czyli Nature Sunshine, produkowany jest z lucerny. Lucerna to zielona roślina, która ma wysokie stężenie białka chlorofilu, karotenu, kilka enzymów trawiennych, ma witaminę A, D, E, B6, K. Ma bardzo mocno rozwinięty system korzeniowy, bardzo głęboko sięgający, nawet do 12 metrów, co sprawia, że ta niepozorna roślinka wyciąga z głębokich partii gleby potrzebne nam minerały, wapń, magnez, żelazo, fosfor, potas. No dobrze, ale ktoś może zapytać, no po co ja mam pić chlorofil w płynie, jakieś wymysły, jak ja przecież mogę dostarczyć go do organizmu w naturalnej postaci. Bardzo do tego zachęcam. To jest dzienna dawka dla dorosłego człowieka, 300 gram zieleniny. Czy ktoś z nas tyle spożywa codziennie? Czy nasze dzieci jedzą tyle zieleniny? Wątpię w to bardzo mocno. Jedni z nas oszukują się, zażywając pięknie wyglądające sałaty, czy szpinak, czy inne rodzaje zieleniny kupowane w czasie zimy. Oszukują się dlatego, że te warzywa, te roślinki, one są hodowane w sztucznych warunkach. Sztucznie nasłoneczniane, naświetlane. Sztuczna temperatura, mnóstwo chemii dodawane po to, żeby te rośliny dobrze wyglądały, żeby były pyszne i żeby później wytrzymały we worku na półce marketu przez tydzień czy przez dwa tygodnie. Spójrzcie, jak bardzo jest zaburzone nasze poczucie sezonowości, tylko dlatego, że mamy dostępne przez cały rok wszelkiego rodzaju produkty spożywcze. Spójrzcie na nasze nawyki żywieniowe, jak one wyglądają. Nie jemy tyle zieleniny. Spójrzcie na nasze dzieci, czy one w ogóle sięgają po coś zielonego? Wątpię w to bardzo. I wreszcie spójrzcie na naszą glebę. Jest tragicznie zanieczyszczona i bardzo wyjałowiona. Stąd też wspomniałam o chlorofilu jako wspomożeniu nas wtedy, kiedy nie mamy w ogrodzie dostępnych zdrowych w miarę warzyw. Wspomniałam o tym, z czego wykonany czy produkowany jest nasz chlorofil, z tego względu, że ogólnie dostępne chlorofile na rynku bardzo często są produkowane z pszenicy. Z pszenicy, która jest bardzo wątpliwej jakości. Produkowana nawet nie uprawiana, tylko właśnie produkowana przy użyciu ogromnej ilości chemii i środków ochrony roślin. To jest osobny temat. To są uprawy zwykle niekontrolowane i dlatego zwróćcie proszę uwagę na to, po jaki chlorofil sięgacie. Czy firma ma certyfikaty, czy dba o jakość, o czystość. Wiecie, że są nawet chlorofile produkowane z odchodów jedwabników? Słabo. Słabo to wygląda. Po co nam właściwie jest ten chlorofil? Zmienia pH naszego organizmu. Może służyć jako środek pierwszej pomocy przy wszelkich zatruciach, przy migrenach, przy bólach głowy. Oczyszcza nam krew, limfę, płyny międzykomórkowe. Zabiera z naszego organizmu toksyny, metale ciężkie, wolne rodniki, pozostałości po lekach. I tu właśnie, pozostałości po lekach, on bardzo wspomaga naszą przepracowaną wątrobę. Wątrobę, która non-stop detoksyfikuje nasz organizm. To jest oczyszczający charakter chlorofilu, ale on działa też przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie. Problemy skórne, zatoki, stany zapalne śluzówki, czy to śluzówka żołądka, czy jelit, wrzody, rany. Wszelkie problemy związane ze śluzówką, w zależności od tego, bez względu na to, gdzie ta śluzówka jest, wtedy zawsze pomoże nam chlorofil. Tak jak pamiętajcie, jak powiedziałam, on zmienia pH. To już jest bardzo duży plus. Chlorofil również regeneruje nasz organizm. Czyli tutaj łącząc
oczyszczanie i regenerację koniecznie powinniśmy go stosować przy chemioterapii, bo on raz, że wzmocni organizm, a dwa, że zabierze z tego organizmu całą tą chemię. Również wszelkie osoby, które regularnie stosują leki, równocześnie powinny stosować chlorofil. Chlorofil regeneruje nam czerwone krwinki, dlatego bardzo polecam kobietom, które mają długie i obfite miesiączki, żeby stosowały w tym czasie więcej chlorofilu. Odnawia tkanki, wspomaga, podnosi naszą odporność, pomaga przy astmie, przy cukrzycy, przy alergiach, anemii, ale też poprawia wydzielanie mleka u matek karmiących. Głównym odbiorcą tego zielonego specyfiku powinny być nasze dzieci. Dzieci, które mają bardzo zanieczyszczony organizm przez słodycze i przez wszelkie uzdatniacze, które znajdują się, wszelką chemię, która znajduje się w jedzeniu. Dzieci nie zawsze mają nawyk picia wody, dlatego możemy im zafundować chlorofil w ich dziennej dawce, czyli niecała łyżka stołowa, i wtedy możemy im podać chlorofil po prostu jak syrop, bo on w takiej bardzo stężonej postaci jest słodkawy, ale możemy im też bardzo delikatnie zakrapiać wodę. Wtedy on jest praktycznie niewyczuwalny, a dawka dzienna chlorofilu zostanie im podana. Tak samo dorośli. Jeżeli nie mamy picia, nawyku picia wody, wtedy możemy sobie po prostu jedną łyżkę rano zapodać i mamy dzienną dawkę zapewnioną. Skład naszego chlorofilu, naszego, ponieważ my go stosujemy od dawna, jest bardzo prosty. Chlorofilina sodowo-miedziowa, woda oczyszczona, gliceryna rozpuszczalna i olejek miętowy. I ten olejek miętowy nadaje taki bardzo orzeźwiający, lekko słodkawy smak, ale jest też równocześnie konserwantem. Trudno nam jest zmienić nawyki żywieniowe, trudno jest nam odmówić pewnych rzeczy czy wprowadzić je do naszej diety. Dużo prościej jest nam kupić butelkę chlorofilu, dobrej jakości chlorofilu i włożyć do buzi po prostu jedną łyżkę dziennie, rano czy wieczorem, jak nam pasuje. Uwierzcie, że naprawdę bardzo dużo pomożemy naszemu organizmowi, który teraz, zwłaszcza na wiosnę, bardzo potrzebuje tej zieleniny. Teraz jest czas maksimum, jak gdyby, energetyczne wątroby, która chce pracować, chce się oczyszczać, więc pomóżmy jej. Ale namawiam oczywiście do tego, żeby chlorofil używać też zimą, kiedy dostępu do tych zielonych warzyw praktycznie nie mamy. Dziękuję Wam za uwagę. I na zdrowie.